Ponad 500 milionów złotych dla szpitali w Polsce, z czego ponad 77 milionów dla szpitali w województwie śląskim. Te pieniądze mają trafić do tych placówek, u których wzrost wartości kontraktów po ostatnich podwyżkach nie przekroczył 16%. Chciałem powiedzieć, że w naszym województwie to są 24 jednostki, które skorzystają właśnie z tych środków. Są to zarówno 17 jest tam szpitali powiatowych, w tym 3 szpitale marszałkowskie oraz 2 szpitale, które są zarządzane przez inne podmioty. Do końca tego roku do szpitali w regionie trafi 22,5 miliona złotych. Z kolei w przyszłym roku od stycznia do czerwca ma to być 55 milionów złotych. Jednym ze szpitali, do których trafią pieniądze, jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Nasze środki w ramach kontraktu uzyskiwanego z NFZ-u będą powiększone w stopniu około 216 tysięcy miesięcznie. To daje nam kwotę ponad 800 tysięcy do końca roku i środki będą przeznaczone na funkcjonowanie szpitala. Oczywiście w rozumieniu takim, że te środki idą na poprawienie udzielania świadczeń. Pieniądze, które trafią do szpitali, będą wyliczane indywidualnie. W zamian za dofinansowanie szpitale będą musiały opracować tak zwaną mapę drogową, czyli określić działania, które pozwolą zrównoważyć ich koszty i przychody. To nie jedyne wsparcie, bo w poniedziałek prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili wyniki konkursu dla szpitali pediatrycznych z Funduszu Medycznego. Pieniądze trafią m.in. do GCZD w Katowicach. To są projekty, tak jak na przykład tutaj, przewidujące budowę nowego obiektu, który będzie sprzężony tutaj z istniejącym w tej chwili szpitalem, który też będzie wyremontowany, dostosowany i pozwoli na optymalizację, reorganizację też w kierunkach, które od dawien dawna uznajemy za kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej. Tutaj będziemy mieli ośrodek, który w większym stopniu będzie zapewniał też opiekę ambulatoryjną, bo to jest ten kierunek, żeby procedury, które realizujemy, były jak najkrótsze. Do 14 szpitali leczących dzieci trafi ponad 3 miliardy złotych.